I w sumie dobrze pan sobie radzi. Byłem niechcianym dzieckiem niemieckiego misjonarza i Chinki z dobrej rodziny. Pomimo to zostałem skarbnikiem najsilniejszej organizacji przestępczej w Chinach. W Tonglowie rzadko ufają mieszańcom. Już więcej na pewno nie zaufają. Uciekłem do Ameryki z 10 milionami dolarów w złocie. Stąd fundusze na to wszystko. Energia atomowa to dobry pomysł. Cieszę się, że korzysta pan z niej we właściwy sposób. Dobrze, że dba pan również o dekontaminację. Radioaktywność poznałem dobrze. Niestety kosztowało mnie to wiele. Źródło mocy, które się tu znajduje, od dawna niepokoiło moją organizację. I nadal niepokoi. Już nie. Przesłałem wyczerpujący raport. Blefuje pan. Nie kontaktował się pan z Londynem po otrzymaniu licznika Geigera. Nie szkodzi. Pańskie akta ma CIA, wywiad brytyjski i z pewnością Tongowie. Jak nadejdą kłopoty, poczuje się pan nieswojo na tej wysepce. Kiedy misja na wyspie zostanie zakończona, zniszczę ją i przeniosę się. Ale pan nadal się zastanawia, dlaczego, gdzie, kiedy. Mówię to wszystko panu, bo potrafi pan jak nikt inny docenić moje osiągnięcia i zatrzymać to dla siebie. Chwileczkę. Może dziewczyny w to nie mieszajmy. Ona nie ma z tym nic wspólnego. Przyrzeknie, że nikomu nic nie powie. Nie przyrzeknę. Zostaję tutaj. Nie chcę, żebyś tu była. Tak, to nie jest miejsce dla dziewczyny. Zabrać ją. Strażnicy na pewno go zabawią. Dom Perignon, rocznik 55. Szkoda to tłuc. Wolę 53. I po co to wszystko? Nie jestem głupcem. Proszę oddać nóż. Nie każdy może być geniuszem. Czy niszczenie rakiet kompensuje panu brak rąk? Rakiety to jedynie pierwszy pokaz naszej siły. Naszej siły? Ma pan taką pogardę dla ludzkiego życia, że chyba pracuje pan dla wschodu. Wschód, zachód, to tylko kierunki geograficzne. Ja jestem członkiem siły. Siły? Siła to organizacja mająca za cel zemstę, terroryzm, szantaż i kontrwywiad. Najważniejsze podstawy siły. Kierują nią najświetniejsze umysły świata. Najświetniejsi kryminaliści. Kryminalista, który odniósł sukces, zawsze jest górą. Dlaczego jest pan kryminalistą? Zachód z pewnością mógłby pana wykorzystać. Amerykanie to głupki. Proponowałem swoje usługi. Odmówili. Wschód również. Teraz zapłacą za błędy. Dominacja nad światem, odwieczne marzenie. Zakłady dla psychicznie chorych pełne są Napoleonów i bogów. Prowokuje mnie pan. Mogłem pana zabić na bagnach. Dlaczego pan tego nie zrobił? Myślałem, że jest pan rozsądniejszy. Na ogół, jak mi się ktoś sprzeciwia... Ale pan jest inny. Naruszył pan moją organizację. Uraził mnie pan. Myślałem, że znalazłoby się miejsce dla pana w sile. Pochlebia mi pan. Wybrałbym wydział zemsty. Na początku odnalazłbym kogoś, kto zabił Strangewaysa i Quarella. Źle pana oceniłem. Jest pan głupim gliną. I szczęście pana opuściło. Czekają na pana. Nie ma pośpiechu. Oni jeszcze nie zaczęli odliczania. Nie ujdzie to panu na sucho. Amerykanie się zemszczą. Zawsze mi się udaje. Co z nim? Zmiękczyć go trochę. Jeszcze z nim nie skończyłem.